masz, bo niedawno odbyła się wasza walka, Marcin Najman oraz Paweł Jóźwiak. Co się stało, że po tak szybkim pojedynku decydujecie się kilka miesięcy później na rewanż? To może ja zacznę? Bardzo proszę. Bardzo. Dobry wieczór. Witam wszystkich kibiców Hajlik. No słuchajcie, Marcin to jest specyficzny przypadek, tak? Jedyny w swoim rodzaju, bo to jest zawodnik, do którego jest kolejka do rewanżu, ale nie kolejka tych, co z nim przegrali, tylko tych, co z nim wygrali. Także ja się bardzo cieszę, że tutaj dostałem się poza kolejnością, także dzięki Marcin. Chciałem z tego miejsca bardzo przeprosić hardkorowego Koksa, którego bardzo lubię, serdecznie pozdrawiam. Sorry Robert, że wszedłem poza kolejnością, ale Marcin tak chciał. Także jestem tutaj, tak? Ja nie ukrywam. Ale Paweł, wiesz, dlaczego wszedłeś poza kolejnością? I ja tutaj też chciałem ci, Malik, bardzo podziękować za tą możliwość, bo ja nie ukrywam, że pełen respekt, pełen szacunek, Paweł, za to, czego dokonałeś w tej walce, w tej mojej ostatniej walce, czyli walce z tobą. Wiesz, ja też kurwa, takim ciosem, nie wiadomo, czy to było machnięcie to był Marcin, ręki. To był niewidoczny cios, niewidoczny cios. Ale poczekaj, poczekaj. Niewidzialny tak zwany. Poczekaj, jest coś takiego, że ja uważam, ty powinieneś grać w totolotka, chłopie. No kurwa, takie szczęście, to trzeba naprawdę mieć. I teraz... Ja się bardzo cieszę, że Malik stanął na wysokości zadania i zorganizował mi ciebie jako rywala. Wszedłeś poza kolejnością, ale wiesz dlaczego wszedłeś poza kolejnością? Dziękuję włodarzom, bo się ale naprawdę postarali, żeby mnie tutaj przyciągnąć. Wiesz dlaczego wszedłeś poza kolejnością czy nie? No właśnie oświeć, bo byłem bardzo zdziwiony, nie? Bo mogłeś być wielkim zawodnikiem, wielkim mistrzem, mogłeś być królem, wygrałeś z Najmanem, mogłeś chodzić na każdą dyskotekę szeroko. To ty kurwa poszedłeś. To ty poszedłeś kurwa walczyć z bąblem. Narobiłeś takiego gnoju tam kurwa z tym bąblem, że ja po prostu zostałem bez wyjścia. No bo tak. Marcin, biorę to na klatę. Ale to nie był mój wieczór. Ale ja ci to. Ja ci wytłumaczę, gdzie był problem. Generalnie chodzi o to, że tak, ani ty, ani bąbel nie potraficie się bić. A wyszło na to. A wyszło na to, że ty zlałeś... Ja chociaż chciałem a bąbel chciał się przytulać. A wyszło na to, że bąbel, który kurwa nie umie nic, wygrał z tobą, chodzi, paraduje, mówi, że wygrał z tobą, to wygrał też z Najmanem, wywołuje mnie gdzieś do walki, w siłowni, w skaucie. Poczekaj, daj mi dokończyć. Daj mi się rozwinąć. I słuchaj. Spoko. I teraz jest tak. Polazłeś tam, gdzie... Nie dość, że na tych konferencjach, tam brakowało tylko, żeby jakiś szambowóz przywieźli, kurwa, i polewali cię tym szambem, kurwa. Czy ty nie wiedziałeś, z czym to się wiąże, że tam idziesz? Wiedziałem, Marcinie. Paweł, za darmo tego nie robiłem. Następna rzecz. Dlaczego się godziłeś, kurwa, na tą klatkę? To był mój największy błąd. Chodziłeś na matematykę? No chodziłem właśnie. No to policz sobie, kurwa, te kąty i ci wyjdzie, że do tej klatki się zmieści tylko bąbel, kurwa. Teraz to rozumiesz, wiem, ale wtedy nie wiedziałem. Cię tam. Ale ty jako mój były rywal. Nie mogłeś zadzwonić, mnie ostrzec, teraz się mądrzysz, trzeba było wcześniej dzwonić. Paweł, wepchnęli cię, prawda jest taka, wepchnęli cię do tej klatki, tam już nie było miejsca. W ogóle. Ten brzuchem cię kurwa przygniótł, śledzione zmiażdżył kurwa, ten sędzia cię potem pyta, walczy, nie walczy, ten oczy ma tu, bo tu wiecie, podtlenu nie ma, nie wie o czym gada, nie wie co gada, facet cię zniszczył brzuchem, po prostu cię zmiażdżył ci narządy kurwa. To taka prawda, niestety. Robiłeś w ogóle USG takich narządów? Jeszcze nie, ale wybieram się. No wybieram to się. Ja bym prosił, żeby to też było dopilnowane. Zrobimy. I teraz powiem ci tak, jeszcze jedna rzecz. Ta ich klateczka, tak? Czy tobie czegoś to nie przypomina? Wiesz, nie przypomina ci. Trochę kurnik, trochę no kurwa, właśnie to chciałem ci powiedzieć. Kurnik, kurnik, rozumiesz? On cię na swoje pole zwabił, do kurnika. Bąbel, ale dałem kogut, się ograć. Kury, dałem się przecież on tam strasznie. Siedzi cały czas, kurwa, no. Dałem się ograć, ale do ciebie mam żal. Oto jestem zły, nie ukrywam. Wiesz, że się lubimy i tak dalej. Powinieneś jako mój były rywal zadzwonić mi ostrzec normalnie. Paweł, nie pchaj się do kurnika, bo tam nie będzie miejsca, żeby się Paweł, bić. Paweł, mikrofon bliżej, mikrofon bliżej. Tam nie będzie miejsca, żeby się bić. Teraz mądry Polak poszedł. Czemu mi tego nie ostrzegłem, przyznaję, nie ostrzegłem. Natomiast teraz urażony, całe to urażony gówno, jestem które narobiliście, na muszę posprzątać, kurwa, bo teraz bąbel chodzi, kurwa, wybujały. Jemu ktoś w końcu pierdolnie krzywdę zrobi, bo bąbel uważa, że się umie bić, bo zgniótł brzuchem Jóźwiaka, kurwa. No i to jest naprawdę kłopot. No. Także
Bo zgniótł brzuchem Jóźwiaka, kurwa. No i to jest naprawdę kłopot. No. Także mam co robić. Bardzo dlatego, Malik, dziękuję, że doprowadziłeś do tego rewanżu, bo tak naprawdę uratujemy kilka spraw. No, przede wszystkim uratujemy to, że będę w końcu mógł spokojnie spać, bo ja od tamtej walki naprawdę no spać źle pójdziesz sypiam. Bardzo szybko, bo w pierwszej rundzie znowu się uśpię. Taki jest mój plan. Bliżej mikrofon. Słuchajcie, bliżej mikrofon. Pójdziesz spać, Marcinie, tak samo jak tam poszedłeś spać, teraz też będziesz druga spał. Sprawa jest taka, a druga sprawa jest taka, że uratowałeś tak naprawdę Bąbla, bo Bąbel po tym, jak szybko znokautuje Jóźwiaka, dopiero zrozumie dwa dni później, bo on 18 się zapowiedział, że przyjeżdża do mnie na siłowni się napierniczać, więc ja 18 pierwszy wolny termin tam przyjmuję Bąbla i dopiero po 18 wszystko wróci na swoje tory. Poczekaj. Na walkę z Bąblem to sobie przełóż na inny termin, bo po walce ze mną to nie będziesz w stanie się bić 20, to ci gwarantuję. No Bąbel ja też tak mówił. No. Wygrałem z tobą najszybciej z wszystkich w historii, zajęło mi to zaledwie 20 sekund i mam tutaj pytanie do Federacji Włodarzy. Czy Federacja Hajlik ma przygotowany dla mnie jakikolwiek bonus, jeśli pokonam ten rekord swój i rozwalę go szybciej niż 20 sekund? To może być symboliczne, tylko powiedzcie, czy jesteście do tego gotowi. Jak myślę, pokonam rekord, to, szybciej go rozwalę niż ostatnio, czy dostanę jakieś tipy, Malik? Możemy to rozpatrzeć i zobaczyć. Ja ci powiem, mi się podoba, jak może wygrasz... najlepiej widzowie o tym zadecydują, tak będzie chyba nie, najbardziej... No, to ja mam jedną propozycję. Jak wygrasz szybciej, czapkę Malika. Tak, nie, ja mam lepszy pomysł. Jak wygrasz szybciej, dostaniesz książkę Ojciec Chrzestny Polskich Freakfighterów. Ale jako pierwszy chcę dostać. Dedykacją. Dzisiaj rozpoczęła się sprzedaż o godzinie 20 na stronie marcinajman.pl. Także możecie kupić w przedsprzedaży, jest taniej. I Paweł, jak wygrasz szybciej, masz taką książkę gratis. Dobra, trzymam cię za słowo. Tak jest. Marcin zawsze najlepszy marketingowiec. Proszę. Ale posłuchajcie, Marcin, teraz na spokojnie, emocje opadły. Poszukajcie wszyscy w tym pozytywów. Zobacz, wy mi powinniście hajs płacić i to niezły. Odchudziłem najpierw Bąbla. Zobacz, jak wygląda Bąbel. Schód? Zgadza się? Przestań. Poczekaj, schód, ale obiektywnie... No schód ze 150 na 140, kurwa. Czy Michał schód do walki ze mną? A teraz popatrz, Marcin, sam na siebie. Schudłeś? Kurwa, dla Jóźwiaka powinna być jakaś premia. Jóźwiak odchudza wszystkich swoich rywali. No, jesteś na to dowodem. Natomiast także po walce stawiasz browara... Za te zrzucone kilogramy. Za to, że się w końcu zmobilizowałem do pracy, by zatrzeć to fatalne dla mnie spotkanie ostatnie z tobą, faktycznie muszę przyznać rację i naprawdę wziąłem się do pracy. Ze mną spotkania dobrze, w klatce nie są miłe. Paweł, poczekajmy chwilę. Marcin, masz 44 lata. Zacząłeś mieć pierwszą walkę zawodową w 2001 roku. Od którego roku trenujesz? Od 96. Czyli od 96. Natomiast ty, Paweł, ile lat trenujesz? Wiesz co, trenuję 2 lata niespełna, jakoś tak, nie? Bo tutaj nie zgadza mi się to właśnie liczbowo, że wedle tego, co mówisz, trenujesz o 25 lat krócej od Marcina, jesteś o 5 lat od Marcina starszy, a mimo to wygrałeś 20 sekund w swojej pierwszej walce w życiu. I tu pytanie, Marcin, do ciebie, jak ty do tego mogłeś dopuścić, żeby ktoś, kto ma 25 lat stażu mniej i był 5 lat starszy od ciebie, wygrał z tobą tak szybko? Znaczy, logika, którą podążasz, niestety wyprowadzi cię na manowce, ponieważ oczywiście, że to jest dla mnie bardzo przykre i wręcz no, nigdy w życiu nie dopuszczałem takie myśli do siebie, że to się może wydarzyć, ale musisz wiedzieć, Mateusz, że w sportach walki liczy się przebieg. Przebieg, tak jak w samochodzie. I to, że ktoś trenował 2 lata i że zaczął późno, to jest dzisiaj dla niego atut, bo on nie ma dzisiaj tylu operacji, które ja przeszedłem, on nie ma tylu kontuzji, które ja mam, rozumiesz? To jest tak naprawdę handicap dzisiaj jego. Ale no nie, dobra, ty trenujesz coś, bo tam ty trenujesz coś, czy nie? Trenujesz tak, coś? Trenuję. No widzisz, no to powinieneś to wiedzieć. No tak, ale masz ale tyle Mateusz. Lat doświadczenia, że wiesz, gdybyśmy zebrali kogoś, kto grał w piłkę 25 lat przykładowo... Ale to nie jest piłka nożna, to jest waga ciężka, to jeden cios... No to tłumacz mu, no to tłumacz mu dalej. Tak, kurwa, Marcin, to o czym my rozmawiamy? Wielokrotnie w swojej karierze, dlatego tak dopytuję, bo... to. Mówiłem wielokrotnie, że kończę karierę, to mówiłem wielokrotnie. To nigdy nie skończył, niezatapialny. Ale nie. Z taką kolejką, jak to skończysz karierę. Ale wszyscy wiemy, że to się nie wydarzy. Słuchajcie, nie, ja wiem, kiedy się wydarzyło. Jak przyszedłby ktoś, położyłby Najmanowi parę milionów z czek na zakończenie kariery, to by zakończył, ale tak nie ma szans, że on do usranej śmierci będzie się bił, to cała kolejka jest. I na ile, by mu to starczyło, nie? Nie? Dokładnie. Dobry weekend, w Las Vegas, czarna, czerwona, kurwa, i tak byśmy wracali. Tak jest. Hajlik 74,
72-letni Marcin Najman wychodzi na swoją ostatnią walkę. Tak. Nie życzcie mi tego. Nie, Marcinie, ale zupełnie szczerze. Jak ty podchodzisz do tej walki, jak ty się przygotowujesz do tej walki mentalnie, bo rzeczywiście ciąży to nad tobą bardzo mocno, ta poprzednia porażka. Musisz udowodnić coś sobie, musisz udowodnić coś światu, bo jednak, wiesz, ty już od paru lat powtarzasz, że ty już na tym etapie oczywiście nie jesteś zawodowym zawodnikiem, to jest zabawa, to jest rekreacja, to są friki. No, ale mimo ale tego, jednak... że jest to zabawa, to z Pawłem nie powinienem przegrywać, prawda? Dokładnie no, tak. I to jest właśnie to, dlaczego naprawdę się teraz wziąłem za robotę, by móc to wszystko jakby naprawić, by móc się po prostu zrewanżować, no i przede wszystkim posprzątać to gówno całe, co pozostało po tej ostatniej walce, tej, nie wiem, czy to walce, przepychance, kurwa, brzuchami, nie wiem, co to było. Posłuchaj mnie, ja tam brzuchem się nie przepychałem, ja chciałem się napierdalać, to bomber chciał się przytulać, od razu mógł mi powiedzieć, że nie bijemy się w MMA, tylko sumo. Bijecie w kurniku, kurwa, to byś zrozumiał wtedy, rozumiesz, no że tak, to nie jest miejsce to dla też, ciebie. To też, nie? Ale powiem... No. Chciałem cię zapytać, ile dla ciebie waży to starcie, bo naprzeciwko...